Kiedy Matti Cash został reprezentantem Polski, dużo mówiło się o tak zwanych farbowanych lisach. Jest ich o wiele więcej, m.in. Paulo Dybala czy także Jamal Musiala, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy, czy kadra Polski złożona z zawodnikami z polskimi korzeniami pokonałaby tą normalną reprezentację. Pierwsza symulacja odbędzie się podczas symulacji grupy, gdzie będzie kilka innych reprezentacji. Zobaczymy, która z nich poradziłaby sobie lepiej, a następnie będzie to mecz bezpośredni. Wygrana drużyna może zdobyć na 2 punkty. A jeżeli takie odcinki Ci się podobają, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Jak będzie fajna liczba łapek, to będzie naprawdę znakomicie. A już teraz nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A więc tak, jesteśmy już w naszej tutaj symulacji. Na początku pokażę Wam oczywiście tabelę. Jest Belgia, jest Krakowia, czyli Polska z zawodnikami z polskimi korzeniami, Chorwacja, normalna reprezentacja Polski, Szkocja oraz Hiszpania, czyli wydaje mi się, że grupa dosyć ciekawa. Nie jest ona jakaś najłatwiejsza, ale taka wręcz można powiedzieć idealna do sprawdzenia tego, na jakim poziomie są te dwie reprezentacje. Na sam początek mamy reprezentację oczywiście zawodników z polskimi korzeniami. Jest to Lewandowski, no ale to jest wiadome, bo nie będzie aż tylu zawodników. Jest Dybala, jest Goretzka, który ma polskie korzenie, Jamal Musiala, jego mama ma polskie korzenie, więc tutaj może mi się wydaje jak najbardziej zaliczyć. Następnie jest to Kurzawa, James Tarkowski oraz Schmeichel. Schmeichel oczywiście wiemy dlaczego, Tarkowski także polskie korzenie, Kurzawa też. No i tutaj daliśmy tych zawodników, nie dałem Podolskiego, bo i tak bo on prawdopodobnie tutaj nie zagrał w tym składzie, bo no byłoby wiele lepszych zawodników, ale wydaje mi się, że naprawdę tych zawodników, co mogłem dać, to oczywiście dałem do pierwszego składu, więc tak to się prezentuje. No reprezentację Polski zapewne znacie jak wygląda, więc zacznijmy od pierwszego meczu, a to już od razu Polacy z polskimi korzeniami. A już na sam początek piłkarze z polskimi korzeniami kontra reprezentacja Polski. I kto wygra ten mecz? Wygrywa reprezentacja Polski, Milik, Lewandowski, Milik. Milik z hat-trickiem, Lewandowski z bramką, czyli widzimy Milik naprawdę. No tym razem też się bardzo postarał, jeżeli chodzi o formę strzelecką. Nie ma mówić nawet co nie. No i teraz tak zwane farbowane liski kontra Szkocja. No i czy tutaj wygrają? Tutaj wygrywają Lewandowski z 2 bramkami, ale na razie widzimy, że wkład no tych zawodników z polskimi korzeniami jest nikły tak naprawdę. Na razie na pierwszym miejscu Belgia 4 punkty, ale jeżeli tutaj reprezentacja Polski pokona Hiszpanię, to ona wskoczy na pierwsze miejsce, więc zobaczymy, czy dla nich będzie ten pierwszy punkt. I wygrywamy z Hiszpanią, Milik, Cash oraz Szymański, tej tylko Ansu Fati dla Hiszpanii. No i reprezentacja Polski w dobrej formie naprawdę. Trzeba sobie przyznać, że naprawdę radzą sobie bardzo dobrze. No i teraz reprezentacja Polski zagra trzeci już mecz, tym razem z Chorwacją. Czy Chorwację uda im się pokonać? Niestety, tutaj Chorwacja wygrywa 4-1. Pasalić, Brozowicz, Modric, do tego Modric, a w drugiej mecie strzela Zieliński, no ale widzimy, że jego bramka no nic zbyt nie da w tym meczu, bo 4 są do tyłu. No i teraz zawodnicy z polskimi korzeniami zagrają z Hiszpanią. Reprezentacja normalna wygra ten mecz, a jak to będzie wyglądało tutaj? No tutaj przegrywają 2-1, Goretzka z czerwoną kartką, Lewandowski nie trafił karnego, no i Frankowski tutaj z bramką, a dla Hiszpanów strzela Gaja oraz Ferran Torres, więc to tak to tutaj wygląda. No i teraz zawodnicy z polskimi korzeniami rozegrają mecz z Chorwacją i musimy zastąpić Goreckę tylko ten mecz. No i tutaj remis, Milik, Perisic, Dybala w końcu z bramką oraz Perisic, więc pierwszy zawodnik z polskimi korzeniami z bramką w tym przypadku, więc no naprawdę spoko. No i teraz Polska kontra Belgia. No cóż, punkty podobnie, mecz o chyba pierwsze miejsce w grupie, ale wygrywa Belgia 3-1, Lukaku, a tutaj Milik z jedną bramką, więc Lukaku się rozstrzelał. Ale teraz Polska także rozegra mecz ze Szkocją i czy uda się pokonać Szkotów? Szkocja wygrywa, czyli Polska, no widzimy, pomimo tego, że dobrze zaczęła, to idzie już tak w średnio, bym powiedział po prostu. Teraz Polacy z polskimi... Nie, zobaczymy, to się mylę. Piłkarze z polskimi korzeniami zagrają z Belgią. I znowu nie może grać Goretzka. No może teraz będzie mógł, jest remis 2-2. Openda, Dybala z bramką, także Zieliński oraz Luke Bayo. Widzimy, że Zieliński tutaj prawdopodobnie zmienił nam Goretzkę. Ale no cały czas nie są to wyniki, na które pewno liczyliśmy, gdyż no Polska 6 punktów, tutaj 5 punktów. No jest szansa, żeby jeszcze wygrać, co prawda. No, czy tak będzie, to zobaczymy. Goretzka w końcu wraca, więc może to zmienić coś w meczu z Chorwacją i takowy mecz uda się wygrać. No niestety nie. Goretzka z bramką, za to Lewandowski, no ale tutaj 3 bramki ich, jeszcze Lewandowski trafia karnego. No i tutaj chyba jednak nasza polska reprezentacja wygra pierwszy szczebel tej rywalizacji. Teraz Belgia kontra Polska, tutaj ostatnio było dużo bramek. Teraz remis, Frankowski, De Bruyne, Świderski oraz Salemakers, więc no cóż, no wyniki jakie są. Nie ma deklasacji w każdym meczu przynajmniej, jak było to przed chwilą jeszcze. I czy to jest jeden z ostatnich meczy chyba z tego co widzę, bo będzie ich 10, więc jeszcze 4, dobra. Polska kontra Chorwacja, no tutaj wypadało wygrać, bo wygrywając zdobywamy ich pozycję w grupie i wygrywają Zieliński, Milik oraz
świderskie, tej Perisic oraz Musa, no czyli mimo wszystko, no po prostu udało się tutaj wygrać ten mecz i zająć miejsce Chorwacji. No i teraz tutaj, jeżeli oni wygrają, to zajmą miejsce Szkocji, no ale trzeba wygrać najpierw z Hiszpanią, która jest naprawdę bardzo mocna, więc zobaczymy, czy taka sztuka im się oczywiście uda. Jest 3-2, Cash, Lewandowski oraz Musiala, tutaj pod Pedri oraz Asensio. Asensio, jakby to powiedział Paris oczywiście, no ale tutaj Polacy, rodacy. Ach, już się nie denerwuję, że jeszcze raz to powiem. Dobra, kolejny mecz teraz znowu Polacy zagrają ze Szkotami. Pamiętny mecz, jak Lewandowski strzelił bramkę w ostatnich minutach, a tutaj wygrywają 2-0 Świderski oraz Peda z bramkami, czyli środkowy obrońca tak naprawdę strzelił. Ferguson nie trafił karnego. McGregor, no niczym dobra walka w UFC, to się wszystko na ten moment układa, no ale tak to już po prostu wygląda. No i dobra, przechodzimy dalej. Tym razem polskie korzenie, tak zwane, z Belgią. No tutaj wygrywając ten mecz, to pewnie też by sprawili sensację wygrywając z Belgią, ale jest remis, Lavia, zrzut, Carrasco strzela z Dybala, więc tej Dybala więcej bramek chyba trzeba strzelać z tych wszystkich piłkarzy. No nie ma co się dziwić, bo jest w końcu też napastnikiem w tym składzie. I cóż, no na razie Polacy na miejscu drugim, tutaj miejsce piąte, więc tutaj ciężko będzie to jakby przeskoczyć. No ale cóż, no teraz zawodnicy z polskimi korzeniami kontra Szkocja, no i tutaj przegrywają 2-1 z bramką Musiala, no ale to już chyba pokazuje nam dobitnie, że po prostu nie ma szans, żeby oni wyszli ponad tutaj tą drużynę. Jeżeli teraz wygra Polska, to zdobywa 16 punkt i będzie traciła tylko jeden punkt do Belgii, więc jeżeli to by się udało, to byłoby spoko, tym bardziej, że w reprezentacji Polski nie gra nawet Lewandowski, ale no wygrywa Hiszpania, Morata z bramką Morata oraz Milik, więc no dwóch świetnych napastników strzela bramki w tej symulacji. I czy to był ostatni mecz? Jeszcze nie, teraz będzie mecz dopiero ostatni, dokładnie, w którym zagrają te dwie drużyny, czyli mecz bezpośredni. No jeżeli Krakowia by tutaj, jakby tutaj tak prowadzona wygrała, to wskakuje na miejsce czwarte, więc zobaczymy, czy im się to uda. No i chwila prawdy, no kto tutaj wygra ten ostatni mecz rewanżowy i wygrywają Polacy wygrywa drużyna złożona z zawodników z polskimi korzeniami, z bramką Dybala. No więc cóż, no w bezpośrednich meczach chyba się udało im wygrać, bo nie pamiętam, jak było, szczerze mówiąc, w tym pierwszym meczu. Więc zobacz, na pierwszym miejscu Belgia, Polska, Hiszpania, Chorwacja. Tutaj dopiero 12 punktów, czyli no i tak tutaj zbytnio nie wyszło, czyli przedostatnie miejsce. Czyli tak naprawdę mieli tyle samo punktów, co ostatnie miejsce tutaj, no. Nie wygląda to zbyt ciekawie, ale tak patrząc overall na wszystko, no to tutaj tak naprawdę była bardzo wyrównana grupa. Bo no widzimy, że ostatniego miejsca brakowało jednego punkta, żeby być na miejscu drugim. Więc naprawdę fajnie wyszła ta symulacja. Najlepiej poradziła sobie Belgia, 5 wygranych. 5 remisów, 0 porażek, Polska 4 wygrane, 1 remis, 5 porażek, no i tutaj zawodnicy z polskimi korzeniami 3 wygrane, 3 remisy, 3 przegrane, tak samo jak i w ostatnie 3 drużyny, czyli Chorwacja, Szkocja oraz tutaj ta drużyna. Zobaczmy, jak to wyglądało ze strzelcami. Milik królem strzelców, to jest naprawdę ciekawe. Milik strzelił 7 bramek w 14 meczach, później jest Lewandowski 6, Dybala 4 bramki w 10, do tego widziałem gdzieś tutaj chyba Musiale przed chwilą, czy mi się wydaje. No możliwe, że przypadkiem go widziałem, czy mi się wydawało, że go widziałem, ale widzimy, że mieli go ten cały czas, co by się nie działo. No i cóż, no teraz przechodzimy do meczu bezpośredniego, a na ten moment jeden punkt oczywiście dla reprezentacji Polski i zobaczymy, czy w końcu uda się im wygrać 2-0 w takiej symulacji. Dobrze, więc mamy tutaj, tak wyglądają składy, to generalnie generuje gra. Jest m.in. Kamiński, Goreska, Zalewski, Bednarek oraz Fabiański. Tutaj Szczęsny, Kędziora, Kesz, Szymański oraz Milik. Oczywiście nie steruje żadną drużyną, widzimy Gorecka naprawdę bardzo ładnie tutaj ubrany. No i zobaczymy, kto zdobędzie drugi punkt, czy będzie 2-0, czy będzie 1-1 już w tej symulacji. Więc ja tylko daję tutaj graj. No i cóż, no zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Wszystko wygląda naprawdę ładnie, widzimy, jest śnieg, już jakiś vibe taki, można powiedzieć, zimy. Jest tej Goreckiej, zobaczymy, czy poprowadzi on swoją reprezentację tej do wygranej, więc teraz się wszystkiego przekonamy. Przy piłce widzimy Leon Gorecka, czy będzie strzał? Podaje, ale od razu przy piłce Kędziora i wychodzą z bardzo szybką tutaj kontrą. Kędziora przy piłce, czy będzie podawał? Jest Milik, ale broni Łukasz Fabiański, także wielki powrót do bramki naszego świetnego bramkarza. Jest znowu przy piłce, tym razem Bednarek, no, kadra nie jest tej za mocna z tego, co widzimy, ale zobaczymy, jak sobie będą radzić tutaj Gorecka, na pewno będzie musiał prowadzić drużynę do zwycięstwa, coś tutaj się kiwa, coś podaje, no ale nic z tego, na razie więcej nic nie ma. Więc teraz znowu Kamiński, znowu Zalewski tym razem, podaje do Gorecki, podaje do Zalewskiego, Zalewski podaje do Kamińskiego, no żoga bonito. Widać, że to nie jest ta polska typowo piłka, teraz przy piłce Mati Cash, przy piłce Milik, no i PS strzeli, no stoi królem strzelców, więc tutaj zasługuje to miejsce, ale broni Łukasz Fabiański naprawdę bardzo łatwo, no i z tego nic więcej nie ma, no i znowu broni troszkę, może i wyszedł za linię, co prawda, ale nie, możemy mu to akurat oczywiście wybaczyć. Ale nic z tego rzutu rożnego także i nie ma, teraz Szymański podaje do Kędziory, Kędziora będzie podał do Kesza, Kesz do Milika, no i Milik może zdobyć kolejną bramkę.
Ale niestety to się nie dzieje. Teraz Zalewski nie wypadł jeszcze z piłką. Przy piłce Kamiński, ale odbija się od obrońcy z tego co widzimy. No i nic więcej na ten moment nie ma z tej akcji. I teraz znowu strzela, ale broni tej Wojtek Szczęsny. No i wszystko pod kontrolą, jak to mawiają. No i teraz mogła być znowu bramkę, ale dużo się dzieje pod bramką teraz reprezentacji Polski. Przy piłce Mati Cash podaje do Szymańskiego. Znowu przy piłce Kędziora. Jest Milik. Jest Milik. Czy strzeli? Strzela, ale Bednarek naprawdę jak nie on tutaj tą piłkę odebrał. Trzeba go naprawdę za to pochwalić. No. Świetna gra w obronie. No i teraz wychodzą z kontrą. Bednarek poda do Gorecki. Gorecka będzie tutaj szukał prawdopodobnie dośrodkowania, podaje, ale także Szczęsny świetnie broni. No, na razie bramkarze radzą sobie świetnie. No i piłkę odbiera reprezentacja Polski. Jest kontra, ale wolą sobie tutaj odegrać od początku. Znowu przy piłce Milik, czy będzie coś kiwał? Kiwa! I broni tutaj Fabiański, no ale Milik naprawdę widzi mapę na tą bramkę w tej symulacji. Nie ma mówić co nie, ale jest gol z główki, piękne dośrodkowanie i bramkę strzela Mati Cash, czyli jeden także z tych zawodników, którzy mają polskie korzenie, bo a wcześniej mogli grać do reprezentacji Anglii, na przykład w tym przykładzie, no ale widzimy, nie jest to po stronie tej drużyny, w której powinno. Ale Mati Cash strzela bramkę, no i reprezentacja Polski wygrywa 1-0 i idą pewnie po swój drugi punkt w tym odcinku. A czy się to uda, to zobaczymy, bo jest Gorecka, ale Gorecka ładnie strzela, ale jeszcze ładniej Szczęsny broni. Jest kolejny strzał z główki Gorecki, ale nic z tego nie ma, no i zaczynamy od bramki. Przy piłce Gorecka, czy strzeli? Strzela Leon Gorecka, czyli reprezentant piłkarzy z polskimi korzeniami, strzela bramkę. Naprawdę można powiedzieć, że też ładną. Tutaj prosto w okienko. No i mamy 1-1. No i widzimy, że mecz rozpoczyna się tak naprawdę od początku. No i ten, o którym mówiłem najwięcej, czyli Gorecka, oczywiście z bramką. Jest teraz Szymański, jest Cash. Broni tutaj Fabiański. Ale Cash ma coś parcia na bramkę i znowu strzał z główki. No ale nic dwa razy się nie zdarzy na ten moment. No i mamy cały czas wynik 1-1. Teraz Leon Gorecka. Gorecka odgrywa oczywiście do Bednarka, ale jest przejście z kontrą, jest Kędziora, no i tutaj Milik może to raz wykończyć, czy będzie strzał Kędziora, strzela, ale Fabiański już na takie sztuczki broni naprawdę bardzo łatwo ten strzał. I co to był za strzał? Co tutaj się wydarzyło? Matko. No, jest teraz Bednarek, czy na koniec pierwszej połowy ktoś jeszcze strzeli? No jest jakaś szansa, żeby tutaj rozegrać. Piłkarze z polskimi korzeniami, ale strzał Zalewskiego no troszkę do życzenia pozostawia. No i tak się skończy ta pierwsza połowa, bo nic się już tutaj nie wydarzy. Dokładnie, kończy się pierwsza połowa, wynik remisowy, więc zobaczymy, jak będzie wyglądała druga połowa. Więc cóż, no nie będę przedłużał, tylko do niej po prostu przejdźmy. I strzał kolejny tym razem, a się tutaj zamyśliłem, mogła być bramka, ale bramki także i nie ma. Zalewski teraz przy piłce, podaje do Gorecki. Gorecka, ale no tutaj prosto można rzecz powiedzieć, że w obrońcy to podanie było, nic z tego nie ma. Teraz znowu Milik. Milik podaje do Kędziory przy piłce Cash. Czy dośrodkuje? Strzeli bardzo ładnie. No, wydaje się, Cash, no jeden z lepszych zawodników ofensywnych tej reprezentacji w tym meczu. Przy piłce teraz tutaj strzelał chyba Zalewski, z tego co kojarzę, ale też nie trafia. No i kolejny strzał z główki. Tym razem Gorecka też nie wpada, więc to na razie tak to się prezentuje. Teraz znowu Gorecka. Czy będzie druga bramka? Gorecki nie ma, ale broni Szczęsny i jeszcze łapie, więc naprawdę spoko. I teraz jest strzał. Jest strzał na dnie, kto strzelił, a jest to Tomasz Kędziora z bramką, no i reprezentacja Polski wychodzi o dwubramkowe, jednobramkowe prowadzenie. Teraz znowu Kamiński, jest Gorecka, szybko odpowiedź, dokładnie, szybko odpowiedź. Przy bramkę strzela Kamiński, naprawdę bardzo ładny strzał, zobaczmy sobie to jeszcze raz. Szybkie odegranie, szybki strzał, więc szybko można to skomentować. I mamy 2-2, czyli druga połowa zapowiada się naprawdę ciekawie na samym początku. Teraz Szymański. Jest tutaj zamieszanie, ale teraz jest Gorecka, a drugim skrzydle. Czy Kamiński go dostrzegnie? Dostrzeże. No, dzisiaj wszystkie możliwości słów będę mówił. Jest Gorecka i będzie 3. Nie będzie 3, bo broni Szczęsny. Jeszcze rzut rożny. I tutaj znowu broni chyba Szczęsny, czy nie? Tak się piłka odbiła niefortunnie, więc dobra. Już nie podejrzewam żadne tutaj przekręty. Jest teraz Kędziora. Czy Kędziora będzie dośrodkowywał? Nie. Jest przy piłce Szymański, jest przy piłce Milik, jest przy piłce Kędziora i mamy 3-2. Czy jednak Kędziora strzela drugą bramkę w tym meczu? Czyli tej obrońcy głównie reprezentacji Polski z bramkami. Ładne podanie też Milika. Bramka tej pod poprzeczkę. No i widzimy, że zapowiada się ta druga połowa. No jeszcze jak powiedziałem, dobrze, zaraz się już nawet skończę. Zobaczymy jak z wynikiem i czy będzie znowu szybko odpowiedź? Blisko, żebyśmy mieli Bednarka. Jest znowu zgówka, ale no teraz się dużo będzie działo, bo każda drużyna będzie chciała tutaj wyrywać ten punkcik. Jest przy piłce tutaj, ale też nie strzela tej bramki niestety. Teraz jest Zalewski. Jest Zalewski, jest Kamiński. No ale nic się tutaj więcej nie dzieje na ten moment.
jest przy piłce Gorecka i strzela, ale Szczęsny broni. Rzut rożny. No, cały czas tutaj zawodnicy z polskimi korzeniami będą walczyć. Jest Kamiński. Jest Kamiński. Oczywiście chodzi mi o nazwę drużyny, nie że tutaj wszyscy zawodnicy są, bo wiemy jak to wylosowało, że jest jeden, ale strzelił bramkę i to się liczy. Mati Cash, Kędziora do Szymańskiego, przy piłce Milik, przy piłce Mati Cash, czy powalczą o czwartą bramkę? Chwila prawdy, jest Szymański, ale broni Fabiański. No i lecimy teraz z kontrą, 18, 17, 16, 15 sekund do końca, czyli prawdopodobnie ostatnia akcja w tym meczu. Podają. Tylko żeby im zabrakło czasu. Jest Zalewski, który będzie podawał i broni, strzela bramkę Leon Gorecka. Ostatnie 6 sekund tego meczu i Gorecka strzela. No jest to duże zaskoczenie. Coś tak czułem, że raczej dojdzie do tego remisu, więc Gorecka naprawdę tej gołd tej drużyny. No i przed nami chyba rzuty karne zaraz. Pozostała chyba sekunda albo dwie do końca. Dokładnie. Więc 3 do 3 w normalnym meczu, no ale jeszcze przed nami rzuty karne, żeby rozstrzygnąć tutaj oczywiście zwycięzcę, więc to cóż, no przechodzimy. Pierwszy będzie strzał Nikola Zalewski, Szczęsny na bramce i Szczęsny broni. Następnie Milik i Fabiański. Milik nie trafia, broni Fabiański. Gorecka, który strzelił dwie bramki, czy strzeli trzecią z karnego, strzela, nie broni tutaj niestety Wojciech Szczęsny. Teraz Szymański czy Fabiański? Broni Fabiański, no i jeżeli teraz Kamiński strzeli bramkę, to będzie remis w tym odcinku, gdyż zawodnicy z polskimi korzeniami właśnie zdobędą swój pierwszy punkt, więc wszystko w nogach albo rękach jednego z tych zawodników, ale no strzał jak dziecko. No i teraz też Fabiański może stworzyć taką sytuację, że tutaj będzie podział punktów, ale wie, Mati Cash naprawdę dzisiaj w stosie, jeżeli chodzi o strzelanie, więc tak będzie i teraz. No, za wcześnie tutaj Fabiański chyba poleciał tej piłki. Teraz Bednarek czy Szczęsny? Strzela bardzo ładnie w sumie Bednarek. No i teraz znowu, tym razem Kędziora. Kędziora także dwie bramki, więc tutaj może być chyba spokojnie o to, że powinien on trafić. Więc teraz się to okaże, czy Kędziora trafi. No, widzimy tutaj Fabiański, no chyba do tych karnych nie tak bardzo, ale teraz Fabiański i Szczęsny wykonują. Fabiański strzela pewnie, no i Fabiański daje punkt. No a teraz musi ten karny obronić, jeżeli myślą, żeby dalej tutaj coś działać. Więc zobaczymy, czy Szczęsny teraz trafi rzut karny. Wiemy, że nogę ma ułożoną ten bramkarz, ale czy będzie taki tutaj? I strzelają. No widzimy, więc karne zaczynają się od początku. Znowu Zalewski, który wtedy nie trafił pierwszego karnego. I nie trafił on karnego numer 2. No i teraz wszystko w nogach Milika. Czy będzie 2-0 może jednak? No dzieje się naprawdę dużo w tych rzutach karnych, trzeba sobie to powiedzieć. Więc chwila prawdy, czy Milik trafi rzut karny? Nie trafia rzutu karnego, więc chyba te karne będą trwać nieskończoność. Gorecka strzela pewnie, no i cóż. Teraz do karnego podchodzi Szymański, albo Fabiański będzie bronił, albo Szymański strzelał, albo nie wiem, piłka znowu może gdzieś poleci daleko. No ale teraz się to wszystko oczywiście okaże, czy Szymański, czy Fabiański. Jest Fabiański, no i zawodnicy z polskimi korzeniami tutaj wygrywają tą drugą część, więc mamy remis w dzisiejszym odcinku. Wielki Fabiański, a naprawdę karne były ciekawe. Mecz sam sobie też oczywiście był ciekawy, no przynajmniej takie jest moje zdanie. Więc to cóż, tak kończy się ta symulacja. Mamy wynik znowu remisowy 1-1. Więc cóż, jeżeli na to popatrzymy, no to w symulacji turnieju lepsza była reprezentacja Polski, to o jeden punkt tak naprawdę. A tutaj jeżeli chodzi o to, to zawodnicy z polskimi korzeniami udało im się po karnych, ale także rywalizacja była zawzięta. Więc tutaj taki remis byłby najbardziej sprawiedliwy w tym wszystkim, no ale więc i tak jest z tym remisem. Więc naprawdę dwie drużyny na remis, powtarzają się niektórzy zawodnicy, to prawda, ale no widzimy, że jeżeli graliby zawodnicy z polskimi korzeniami, to też byłoby naprawdę ciekawy, więc to cóż, uważam, że symulacja naprawdę spoko. Więc wydajcie znać, co oczywiście sądzicie o takich odcinkach, czy wam się podobały, komu kibicowaliście, jakiego z tych zawodników może byście chcieli zobaczyć w polskiej reprezentacji. Chętnie się oczywiście tego wszystkiego dowiem. A teraz już nie przedłużam, dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia i cześć!